1 września 2016 roku w naszej szkole odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego. Przybyli na nią przedstawiciele wszystkich szkół i przedszkoli z gminy Wyszków oraz poczty sztandarowe z opiekunami. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Przybyłych licznie gości, rodziców, uczniów i nauczycieli powitał oficjalnie dyrektor zespołu szkół w Leszczydole Nowinach, Krzysztof Ochmański. Tak jak tutaj widzimy na tej dekoracji, mamy start i jest to inauguracja, gminna inauguracja roku szkolnego. Chciałbym dlatego życzyć wszystkim jak najlepszych wyników w tym roku szkolnym, żeby ten bieg był dla nas nawet radosny, a najważniejsze, żeby nie przerodził się w szalony wyścig. Drodzy Państwo, wiedza daje siłę i pokorę wielkim, zadziwia tych przeciętnych. Życzę Państwu, żeby ten nowy rok szkolny, pomimo tych wszystkich zmian i trudności, które nas czekają, był tak jak zawsze, czasem cierpliwości, spokoju, partnerstwa, współpracy. Ze strony władz samorządowych deklaruję zawsze otwartość, wyciągniętą życzliwą dłoń. Tak jak Pan Rektor powiedział, jest start, jest meta i nasza polska noblistka tak pięknie powiedziała, że właściwie każdy początek to jest jakiś ciąg dalszy. Każdy początek to jakaś kontynuacja. To tak pięknie pasuje do dzisiejszej uroczystości. Bo z jednej strony, proszę Państwa, to nowy początek, nowy rok szkolny, a więc nowe wyzwania, nowe plany, nowe marzenia. A z drugiej dla Państwa, tej oświatowej społeczności, najlepiej Państwo to wiecie, to kontynuacja długiej, trudnej, żmudnej, edukacyjnej drogi. Z nowymi wyzwaniami, z nowymi pomysłami wchodzimy w ten nowy rok szkolny, stawiając sobie też priorytety. Aczkolwiek w naszych szkołach ten priorytet pozostaje niezmienny i ta nasza deklaracja pozostaje niezmienna. W tych szkołach jest, był i zawsze będzie najważniejszy uczeń. I wszystkie nasze działania, i nas, władz samorządowych, Państwa jako nauczycieli, rodziców, zmierzają w tym jednym celu. On jest tym celem najwyższym i nadrzędnym. Pierwsza, bo słyszę, że kilkanaście osób zdecydowało się w tym roku, także w Leszczynole, do klasy pierwszej, pójść i wystartować w swoim pierwszym biegu. Jestem przekonany, że ten bieg będzie szczęśliwy, że wszyscy dobiegniecie na metę, a tylko od Was zależy, kto będzie pierwszy, kto będzie drugi. Na pewno wszyscy będziecie zwycięzcami. Tym, którzy kontynuują naukę w szkołach gminnych, w podstawowych gimnazjach, życzę samych sukcesów, zadowolenia, a nauczycielom, lekarzy pedagogicznych, wszystkim, którzy pracują w szkole, takiego poczucia dobrze wykonanej pracy. Jestem przekonany, że Państwo to potraficie i Państwo się to uda. Wszystkiego dobrego. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, póki żyją nasze rodziny polskie i rosną, i są mocne duchowo, intelektualnie. Póki żyją nasze szkoły, przedszkola. Jestem wzruszony, patrząc na nasze spotkanie, na nasze zjednoczenie wokół największej sprawy wychowania nowego człowieka, wychowania nowego Polaka, przygotowania do życia, przygotowanego do życia i w Polsce, i w Europie, i w całym świecie. Jestem dumny. I moi kochani, ja z tej szkoły wyszedłem i wyniosłem z niej bardzo dużo. Mówię Wam, kochani dzieci, droga młodzieży, trzeba wykorzystać, trzeba pokochać szkołę. Trzeba z niej wyjąć wszystko, co tylko jest potrzebne dla naszego umysłu, dla naszego serca, dla naszej woli, abyśmy byli mądrzy i mocni w życiu. I tak się cieszę, że jestem dzisiaj wśród Was. Że tu przeżywam z Wami tak piękne chwile w mojej szkole. To jest jedyna szkoła dla mnie w świecie. Chociaż zakładałem szkoły w Afryce, chociaż wizytowałem szkoły nawet w Amazonii i wielu innych krajach. Ale najbliższa mojemu sercu jest zawsze właśnie szkoła w Leszczydole Nowinach i szkoły wyszkowskie. I za to Bogu dziękuję. I Wam życzenia najlepsze, dużo światła dla umysłu, dużo miłości w sercu, dużo mocy, mocnej woli. Szczęść Wam Boże, dziękuję bardzo. Wręczone zostały także akty mianowania na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli z gminy Wyszków.
części artystycznej w barwnych strojach wystąpił zespół pieśni i tańca Wyszków, który również swoją siedzibę ma w Jeszczydole Nowina. Występują w nim uczniowie naszej szkoły. Sztandary szkół wyprowadzić.